Przyjeżdżają za polski świat. O pokój pijecie. O to, żeby bezpieczna była Polska. By nie było jakiegoś wybuchu konfliktu zbrojnego w Europie czy świecie. Żeby uchronić się przed islamizacją. Wiele mamy intencji. Widzimy, jaka jest sytuacja Polski wewnątrz ojczyzny, zewnątrz. Jaka sytuacja Europy i świata. I dlatego modlimy się. Modlimy się tak, jak ojcowie nasi modlili. Jak nie zaprzymowali ludzie w różnych krajach, w różnych czasach. I w naszych czasach również kruzjaty różańcowe. Nawiązujemy do tego. Więcej, proszę Państwa, można się dowiedzieć, sprawdząc, szukając w internecie na temat różaniec do granic. Modlitwa rozpocznie się o godzinie 14 i będzie to modlitwa wszystkimi częściami różańca, a więc cztery części różańca. Po godzinie 11 msza święta w kościołach stacyjnych. Zresztą zobaczymy jeszcze, co nam powiedzą organizatorzy, oczywiście co powiedzą nam księża biskupi i tego się trzymajmy, ale spróbujmy się już bardzo mocno zmobilizować. Potrzeba tej modlitwy. Polska, jak ktoś powiedział, i to zresztą widzimy, jest wyspą w Europie, wyspą normalności jeszcze, zachowania prawa naturalnego. Polska jest krajem ludzi wierzących w Chrystusa i oby tak było dalej. To jest wyspa. Żeby ta wyspa nie została zniszczona. O to się też modlimy. Zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie powiedzcie jednym drugim. Bóg zapłać za zrozumienie. Bóg zapłać za modlitwę. Tak, jesteśmy. Proszę ojca, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jeśli ktoś całe życie pracuje z młodzieżą, to proszę
O godzinie 18.20 centralny punkt naszego spotkania Uroczysta Eucharystia, której przewodniczyć będzie i kolizja wygłosi w ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Kraszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maria rozmowy niedokończone, w której podejmiemy temat 27 lat katechezy w polskiej szkole Blaski i Cienia. Gośćmi rozmów będą ksiądz kanonik Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji sosnowieckiej, pan doktor habilitowany Marek Walancik, prorektor do spraw nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pani Mirosława Kolbas-Soczyńska, dyrektor delegatury sosnowieckiej Śląskiego Kuratorium Oświaty i pani Bożena Szymonek, diecezjalny doradca metodyczny Erecki. Całą rodzinę Radia Maria serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maria odbędą się
Yeah.
Dobra.